Jak żeśmy się tutaj sprowadzili, mieszkaliśmy na wzgórzach Krzesławickich. A tam to było kilka tylko bloków w tym czasie. To wtedy siedziałam, pamiętam, przed telewizorem i w pewnym momencie zgasł ekran i po chwili Jaruzelski się ukazał. I to dla mnie, dla moich rodziców był wielki szok, że takie zdarzenie w ogóle miało miejsce. To było 2 dni temu. Złowiłam karpia na 51 cm i wędka omął mnie wciągło do wody. Koledzy tutaj stali i nie widzieli, co się dzieje. To był największy karp podczas tych wszystkich lat łowienia. Nie pracowałam, bo nigdy nie mogłam iść do pracy ze względu na dzieci. Zajmowałam się wychowywaniem dzieci, a po 18 latach udało mi się znaleźć pracę u siebie na osiedlu. Jestem dozorcą budynków 2 bloków i cieszę się z tego. Proszę Państwa, nasze dzisiejsze spotkanie jest spotkaniem nieprzypadkowo w tym miejscu, w Domu Kombatantów. Sądzę, że nie powinno zabraknąć głosu ludzi, którzy w tej Nowej Hucie przepracowali dziesiątki lat, którzy tu bardzo często mieszkają nawet od początku albo od pierwszych lat Nowej Huty, że jednak 60 lat Nowej Huty to 60 lat historii ludzi, którzy tą hutę budowali. Huta zawsze była nazywana, że miastem młodości, miastem młodych. Ja osobiście mile wspominam tak zwane dni młodości, może ktoś z Państwa pamięta. Tak. Ale można by zrobić takie naprawdę wielkie, taką manifestację z transparentami, jak myśmy to co roku robili. Mam taką nadzieję i mamy możliwości, żeby zrobić piękną imprezę. I mam nadzieję, że przeżyjemy naszą młodość jeszcze raz. Dziękuję. Mam, proszę pana, biedronki, mam robactwo na balkonie. Ale biedronka to nie robactwo. I nie mogę się pozbyć tej lipy, bo prawidłowo powinna rosnąć 3 metry od budynku, a ona mi rośnie metr od balkonu. Proszę państwa, jeżeli chcemy mieć atmosferę nie taką zadymioną, jaka była, to nie miejmy marzeń, żeby wycinać pięknych lip
które powiedzmy zaglądają do okna. A to, że robaczki przy tym chodzą, to gdyby robaczków nie było, to i nas by też nie było. Panie ja z przyjemnością panu podaruję tą bifę. Kochani, na cmentarzu nowochódzkim leży masa ludzi, którzy budowali, bezimiennych, którzy budowali hutę. Z mojej wioski wyszło kilku parobków, o których nikt nie pamięta nazwiska. Trzeba na ten cmentarz pójść i podziękować tym bezimiennym parobkom, ludziom, którzy po prostu oddali swoje życie, żeby po prostu tą hutę wybudować. Tak. W ostatnim okresie czasu spełniło się nasze jedno marzenie i to śmiało mogę w imieniu tu wszystkich zebranych powiedzieć, że na swoje miejsce wrócił wyremontowany czołg. Czołg, który jest w pewnym sensie symbolem tej części Krakowa. On jest jedyny tu stojący, a sądzę, że jeden z nielicznych, jaki się ostał jeszcze w Polsce. I ja sądzę, że to marzenie nam się udało spełnić. Bo my w gruncie rzeczy mamy całkiem realne marzenia i takie drobne marzenia. Ale z takich drobnych właśnie spraw składa się życie.